Witam wszystkich tu Knives Passion. 2 miesiące temu dostałem paczkę od Baribala, w której m.in. znajdował się portfel. Jeszcze tego samego dnia przepakowałem całą zawartość mojego poprzedniego portfela od Hobbita do nowego z portfela oczywiście od Baribala. I choć na początku nie byłem przekonany, to wytrzymałem z nim całe 2 miesiące, żeby opowiedzieć wam o tym, jak ten portfel się używało. Powiem wam szczerze, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie zrobiony. Wszystkie szycia są dokładne, nic nigdzie nie sterczy, nie odstaje, nie ma żadnych niedoróbek, żadnych bubli. Poza tym jest zrobiony z naprawdę bardzo fajnych materiałów. A przede wszystkim najważniejsza rzecz to chyba to, że zrobiony jest w Polsce. Moim zdaniem to naprawdę duży, duży plus. W portfelu mamy bardzo, bardzo dużo różnych kieszonek, do których możemy powkładać karty, jakieś tabletki. Możemy tam włożyć na przykład dowód osobisty. Mamy dwie osobne kieszenie z foliami, które pozwalają widzieć to, co jest w tej właśnie kieszeni. Jest naprawdę bardzo fajna kieszeń na drobne. Do otwierania bardzo, bardzo prosty patent ze sznurkiem i czaszką. Wygląda fajnie i również używa się bardzo wygodnie. Jest też miejsce na to, żeby do portfela zaczepić sobie na przykład jakiś długopis. Jednakże jak zauważyliście, portfel jest całkiem spory. Tak wygląda w spodniach z dużymi kieszeniami. Nie jest źle, ale nie wszystkie spodnie mają duże kieszenie. Tak wygląda w spodniach z małymi kieszeniami. Niestety kilka razy miałem nieprzyjemność nosić go w tych spodniach i powiem wam szczerze, że w wielu przypadkach całkowicie uniemożliwiał schylenie się. Na szczęście przez większość czasu jednak portfel ten nosiłem na przykład w plecaku. Mógłbym wam jeszcze dokładnie opisywać co i jak, wszystkie anegdotki związane z tym portfelem, ale wydaje mi się, że nie jest to audycja radiowa, tylko film, więc widzicie, jak jest zrobiony, widzicie, co jest w środku i to jest moim zdaniem po prostu najlepsze w filmach, że nie muszę wam tego wszystkiego opowiadać. Wydaje mi się, że jednak największym plusem tego portfela jest oczywiście cena. Jest tani. Tak, jest tani. Kosztuje 60 zł. Jest to cena właściwie portfela jakiegoś zwykłego szmaciaka od Adidasa czy Reeboka. A uwierzcie mi, jest od nich dużo lepiej zrobiony i jest dużo porządniejszym portfelem po prostu. Wydaje mi się nawet, że lepiej przemyślanym. Tak więc jeżeli szukacie dobrego portfela, który właściwie będzie nie do zajechania, który będziecie mogli nosić przez kolejne 10 lat, to moim zdaniem jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór. Polecam, wpadnijcie na stronę Baribala, popatrzcie, poszukajcie, możecie wybrać własną kolorystykę, własne jakieś pomysły jeszcze dodać do tego i no cóż, moim zdaniem fajny, spersonalizowany portfel w naprawdę niskiej cenie, 100% godny polecenia. To wszystko, ja nadal będę go nosił na co dzień, tak jak zawsze pamiętajcie, że wpadźcie na mojego Facebooka, lajkować, komentować i trzymajcie się.